To nadspodziewanie wygodna forma służby wojskowej, która pozwala nabyć nowe umiejętności, służyć ojczyźnie i nie burzyć własnego życia rodzinnego oraz zawodowego. Armia oczekuje od terytorialsa, by w czasie pokoju poświęcił jej jeden weekend miesięcznie. Oferuje mu szkolenie i uposażenie. Wymagania wobec rekrutów nie są szczególnie wygórowane. Musi być to osoba przede wszystkim zdrowa. Najlepiej, żeby miała kategorię zdrowia A, czyli była osobą zdolną do czynnej służby wojskowej. Taka osoba, kandydat, musi również przejść przez badania psychologiczne. Te badania wykonujemy w Ełku, więc niedaleko. Wyjazd jednodniowy jest do Ełku, żeby takie badania przejść. Nie może to być osoba karana. Na pewno ten warunek jest bezwzględnie spełniany. Nie może być to osoba karana, czyli zdrowa, niekarana i posiadająca obywatelstwo polskie. Posiadając odpowiednie kwalifikacje, najchętniej wykształcenie, tutaj minimum jest wykształcenie gimnazjalne, więc nie jest wygórowane. W szeregach terytorialsów są osoby wykonujące różne zawody, posiadające różne umiejętności, różne wykształcenie. Dowód na to, że wśród szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej w Suwałkach Suwalskiego Batalionu są osoby z doktoratami. Także nauczyciele, piekarze, ochotnicy, strażacy, ratownicy medyczni. Przekrój jest bardzo szeroki. Powiem, że około 10% spośród osób ubiegających się o przyjęcie to są panie. Procedura naboru jest bardzo prosta. Jak mówi pułkownik Kowalewski, najważniejsza w rekrutacji jest decyzja potencjalnego rekruta. Jeśli chce i spełnia podstawowe warunki, uzyska wszelką pomoc. Wypełnia jeden prosty formularz, a potem machina wojskowa zaczyna działać. Wypełniamy wniosek, odbywamy badania. Czasami lekarskie, czasami psychologiczne, właściwie zawsze psychologiczne, o których wspomniałem. Obowiązkowe jest zapoznanie się ze służbą w jednostce wojskowej. Zazwyczaj to w godzinach popołudniowych jest realizowane, czyli kandydat stawia się w jednostce wojskowej, tam kilka słów ze strony jednostki wojskowej, na czym ta służba polega, poznaje swoich ewentualnych przyszłych kolegów ze służby, może zadawać pytania. Jest to ciekawa wizyta. No i ostatni, właściwie przedostatni element to jest stawiennictwo przed komisją kwalifikującą do terytorialnej służby wojskowej. Kolejny etap to stawiennictwo w jednostce wojskowej w wyznaczonym terminie. I tu właśnie rozpoczyna się służba. Szkolenie wstępne dla osób, które nie składały przysięgi wojskowej, trwa 16 dni. Szkolenie zazwyczaj jest gdzieś w terenie. Były szkolenia najczęściej w województwie warmińsko-mazurskim, więc niedaleko. Jeżeli chodzi o 8-dniowe szkolenie, to jest szkolenie przeznaczone dla osób, które w jakiś sposób już się o tą służbę wojskową otarły, były w wojsku, składały przysięgę. 8 dni w tym samym miejscu z osobami, które są na 16-dniowym szkoleniu. Do przysięgi! Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Ten etap kończy złożenie przysięgi wojskowej, po której rozpoczyna się nowy etap w życiu żołnierza. Oni nie nazywają tego obowiązkami. Traktują to jako pasję, wyzwanie, fajne spędzenie czasu. Raz w miesiącu, później po tym pierwszym okresie, stawiamy się w jednostce wojskowej, 12 godzin szkolenia intensywnie. Nie będę mówił, że jest ta służba łatwa, ona jest bardzo intensywna. Jest intensywna, o to chodzi, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas. Jest to podstawowo, jest to poznawanie podstawowych tajników służby wojskowej, elementarza, nic trudnego, naprawdę każdy da sobie z tym radę. Takie comiesięczne szkolenie zajmuje jeden weekend w miesiącu, sobota, niedziela i powrót do domu, do codziennego życia, do rodziny i pracy zawodowej. Armia dla każdego terytorialsa przewidziała stosowne uposażenie. Do rąk żołnierza wypełniającego swe obowiązki comiesięcznie trafia około 500 zł. Żołnierz jest również chroniony przed zwolnieniem z pracy. Z pogodzeniem obowiązków cywilnych i żołnierskich zazwyczaj nie ma problemu. Pracodawcom przysługuje zwrot kosztów zastępstwa pracownika służącego w terytorialsach. Siły zbrojne oferują także dofinansowanie wspierające podnoszenie kwalifikacji pracownika, o ile potrzeby pracodawcy są zbieżne z potrzebami armii. Każdy mieszkaniec Suwalszczyzny, nie oglądając się na terminy, na jakieś tam informacje o kwalifikacjach, o szkoleniach, może przyjść od poniedziałku do piątku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.
Wojska Polskiego 21A i złożyć wniosek, dowiedzieć się, zapytać. Można też zadzwonić, można napisać do nas mailem, można na fanpage'u nas znaleźć. My na te wszystkie na te pytania, na informacje odpowiadamy, jesteśmy do dyspozycji. Nabór do służby prowadzony jest w trybie ciągłym.